Adam sam w sobie, on potrafi się zebrać i po prostu wstaje i mówi, dobra, to dzisiaj sobie zrobię taki trening. W zeszłym roku Adam wystartował w letnich igrzyskach olimpiad specjalnych. Zdobył tam 2 medale. Zdobył złoto na 25 metrów i zdobył brąz na 50 metrów w stylu dowolnym. Mogłem pokazać, co potrafię, co mogę potrafić zrobić, co mogę zdobyć. To było dla mnie miłe. W tamtym roku w okresie wakacyjnym odbył się triatlon w Bożegniewie. I ten triatlon jest dedykowany dla osoby niepełnosprawnej plus opiekun, czyli każda osoba niepełnosprawna miała opiekuna. I tam cały ten triatlon polegał na tym, że było 600 metrów pływania, 5 km biegu i 20 km rowerem. Adam na 40 par, bo było 40 par, na 40 par wystartował tylko Adaś i jeszcze jeden chłopiec, czyniąc wszystko samodzielnie. Brałem udział z tatą. Najlepiej wyszło bieg i rower, bo woda była bardzo brudna. W ogóle nie widziałem, gdzie płynąć. Pokryło mnie potem i tu było na górze, bo już nie miałem siły. Tata był przy mnie cały czas, tylko tam widziałem, jak oni płyną, to płynąłem równo z nimi aż do przodu, aż do mety. To było też miłe. Ja się z kolegą popłakałem, to było moje marzenie, a ten udział w triatlonie. I nie tylko samemu, tylko też kolegą. Adam pracuje w przedszkolu Tygrysek. Jest animatorem do zabaw z dziećmi, animatorem sportowo-muzycznym. Prowadzi zajęcia sportowe, czyli prowadzi wszelkiego rodzaju gimnastykę, rozgrzewkę, ale też zajęcia muzyczne, czyli faktycznie pomaga cioci, która jest od muzyki, tak, gra na instrumentach. Adam od zawsze powtarzał, że na 18 urodziny to chce swoją perkusję i moja mama, czyli babcia, ma zapuścić włosy i jadą na motorze. Natomiast miał ogromne wyczucie rytmu, bo począwszy od małych bębenków po duże dżemby, doskonale sobie radził. Ja nawet miałam przez moment takie zawahanie, zapisując go do szkoły dżembę, czy zgłaszając uczestnictwo, mam pisać, że Adam ma zespół Downa, bo nie wiedziałam, jak się zachować, ale mówię, po co ja mam pisać, że on ma zespół Downa, jak on gra lepiej niż ja. Można wyjść się też na perkusji, wyjść się na bębenkach, to jest też rytmiczne. Ja mam już tak od małego, lubię to robić. To, co mam muzyki, to grałem sobie na biurku, czy na czymś tam. Boks pojawił się dzięki wyjazdom na kolonie, bo to były obozy sportowe. Tam było dużo elementów tego boksu i po prostu później po tych koloniach, po tych obozach już ta pasja była kontynuowana. Adama trening jest taki sam jak innych zawodników. Normalną rzeczą unikamy pełnego kontaktu, tak? Bo to jest bardzo ważne. Dla niego to jest sport walki i bardzo chce sparować, gdzieś tam zadawać te uderzenia, kopnięcia i wszystko to, co jest związane. Pozwalamy mu jak najbardziej, tak, ale pod pełną kontrolą. I co, i teraz, tak jak Piotrek Stępień, trenujesz formułę jaką? K1, prawda? K1, no właśnie o to chodzi, czyli boks plus kopnięcie. Pięcie nogi. Tak jest. Kopnięcia kolanami są? Są. Zdecydowanie. Niskie kopnięcia są? Są. Jedziemy. Tak jest, nóżka. Adam ma same mocne strony, odpocząwszy od jego osobowości. Po charakter, który jest bardzo dobrym człowiekiem, ma bardzo dobre serce, pomaga, pokazuje, jest przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Ten bok daje mi nie tylko siły, bo też daje mi energii. Nawalam ile się da, to będzie cały czas tutaj na macie. Tak, 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 tak.